Witam Państwa bardzo serdecznie, Wioletta Łechtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie, a co w programie? Walka o drzewa na ulicy Rataje. Zniknął neon na osiedlu Armii Krajowej i pizzeria na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Pedofil złapany. Zapraszam. Na Ratajach toczy się walka o cenne przyrodniczo drzewa. Z jednej strony jest deweloper, z drugiej mieszkańcy i miejsce aktywiści. Kto wygra to starcie? W poprzednim wydaniu aktualności ratajskich mówiliśmy o sytuacji przy ulicy Rataje. Firma Robyk chce wybudować tutaj bloki do wysokości 17 kondygnacji. Mają to być mieszkania z usługami na parterze i podziemnym parkingiem. Robyk zgłosił już wniosek do Urzędu Miasta o ustalenie warunków, na jakich mógłby rozpocząć inwestycję. Poinformował przy tym, że chce wyciąć w tym celu kilkadziesiąt drzew. Jego wniosek spotkał się jednak z negatywną opinią urzędników właśnie ze względu na planowaną wycinkę. Postanowiliśmy zapytać dewelopera, czy wobec tego zrezygnuje z inwestycji. Otrzymaliśmy odpowiedź. W nawiązaniu do planowanej inwestycji przy ulicy Zamenhofa w Poznaniu podkreślamy, że jesteśmy obecnie na etapie analizy urbanistycznej uwzględniającej najwartościowsze drzewa na tym obszarze. Rozwiązania są uzgadniane i konsultowane z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Mamy na celu zachowanie najcenniejszych okazów poprzez pozostawienie ich lub przesadzenie w obrębie naszej działki. Uściślimy, że bloki przy ulicy Rataje mają być częścią większej inwestycji, którą Robyk planuje na terenie po zakładach Hipolita Cegielskiego przy ulicy Zamenhofa. Nie wyburzają, a przebudowują. Pawilon handlowy na osiedlu Czecha przechodzi modernizację. Dwa mieszczące się tu sklepy przechodzą lifting. Klienci zyskają więcej miejsc postojowych. W pawilonie handlowym na osiedlu Lecha 111 szykują się spore zmiany. Właścicielem budynku jest spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych, ale w obiekt inwestują sklepy, które prowadziły tutaj do tej pory działalność. Pawilon od wielu lat nie był remontowany, więc rzeczywiście tutaj na prośbę najemcy takie prace są prowadzone. Jest to związane też z zmianami, jakie właśnie te sklepy przechodzą, wewnętrznymi zmianami. No także miejmy nadzieję, że oczywiście estetyka się na pewno poprawi, a także komfort klientów tego pawilonu. W pawilonie mieściła się Biedronka i jeden z pierwszych sklepów sieci Pepco. Oba sklepy są modernizowane po ponownym otwarciu, które ma nastąpić 29 listopada. Sklepy mają zyskać nowy wygląd, być większe i bardziej dostosowane do klientów. Oprócz remontu budynku mieszkańcy zyskają dodatkowe miejsca parkingowe. W części był to do tej pory parking strzeżony, natomiast połowa, ponad połowa teraz będzie właśnie przeznaczona dla klientów pawilonu handlowego na osiedlu Czecha 111. No więc w końcu ci klienci będą mieli gdzie parkować, bo do tej pory rzeczywiście był z tym problem. Remont parkingu prowadzi tutaj sieć Biedronka i potwierdza, że miejsc postojowych zdecydowanie przybędzie. Zmotoryzowani klienci będą mogli skorzystać z dużego parkingu usytuowanego obok budynku, oświetlonego energooszczędnymi lampami LED, który pomieści prawie 60 pojazdów. 8 miejsc postojowych przeznaczonych będzie dla osób z niepełnosprawnościami. Remont pawilonu trwa także na osiedlu Armii Krajowej. W trakcie prac z budynku zniknął znany mieszkańcom neon tworzący napis pawilon handlowy. Na mapie Rataj nie znajdziemy także już pizzerii z osiedla bohaterów II wojny światowej. Pawilon handlowo-usługowy na osiedlu Armii Krajowej 101, w którym znajduje się m.in. Dom Kultury Jędruś, jest w tej chwili remontowany. Zmieniamy tam kolorystykę elewacji. Już jedna ze stron budynku jest pomalowana. Będą to kolory biały, szary i elementy żółtego. Dopasowujemy się troszeczkę do Biedronki, która też jakiś czas temu przeszła taką zmianę kolorystyczną. I dodatkowa zmiana, która, no, jak się okazuje, dość nie cieszy mieszkańców, natomiast ze względu na zły stan techniczny i wysokie koszty konserwacji neonu, pawilon handlowo-usługowy. Ten neon zniknął już z dachu budynku pawilonu na Armii Krajowej 101, ale przez to, że był on bardzo długo wpisany w ten krajobraz tej części osiedla, jedna z liter, ta najlepiej zachowana, zostanie po renowacji wyeksponowana w Domu Kultury Jędruś, więc w taki sposób, jako pamiątkę, no będziemy tą jedną literę zachowamy i będzie można ją oglądać, podziwiać właśnie w Domu Kultury Jędruś. Dzień dobry. Uprzejmie informuję.
informujemy, że pracujemy codziennie w godzinach 12, 21, 30. Stary, nagrany komunikat jeszcze jest, ale później już nikt nie odbiera, aby przyjąć zamówienie. To dlatego, że pizzeria Capricciosa zakończyła działalność. Lokal mieszczący się na osiedlu bohaterów II wojny światowej jest już zamknięty na zawsze. Na profilu pizzerii na Facebooku 20 października ukazał się pożegnalny komunikat. Pizzeria działała tu od 1997 roku, ale to ostatnie lata dla gastronomii były najtrudniejsze. Najpierw trzeba było dostosować się do wymogów kwarantanny podczas pandemii. Lokale takie jak Capricciosa musiały liczyć się ze zmniejszoną liczbą klientów. W tym roku gwoździem do trumny wielu drobnych biznesów stała się wojna za naszą wschodnią granicą i rosnące na jej skutek ceny prądu i ogrzewania. Polegli podczas II wojny światowej. Harcerze i harcerki, pogotowie harcerek i pogotowie harcerzy. Harcerzom wielkopolskim poległym w walce o niepodległość i później o wolność, to im hołd oddali harcerze z Chówca Poznań Nowe Miasto. Apel poległych odbył się tradycyjnie już 2 listopada na Polanie Harcerza nad Maltą. Wspominamy harcerzy, którzy już nie są z nami tutaj, którzy przez lata, ponad 100 lat służby harcerskiej całego związku pełnili swoje działania na rzecz ojczyzny. To są zarówno ci, którzy polegli podczas Powstania Wielkopolskiego, podczas II wojny światowej, jak i ci, którzy nie mieli okazji zginąć w boju, ale również dbali o nasze pokolenia w późniejszych czasach, prowadząc zbiórki harcerskie, organizując działania naszego związku i dbając o wychowanie patriotyczne. Znicze pod pomnikiem harcerzy na Malcie złożyły reprezentacje poszczególnych drużyn. Historia nowomiejskiego skautingu sięga roku 1912, jednak formalnie Chówiec Poznań Nowe Miasto powstał w roku 1960. W tym momencie mamy około 50-60 harcerzy Chówca Poznań Nowe Miasto. Chówiec Poznań Nowe Miasto obejmuje swoim terytorium prawy brzeg Warty, to całe terytorium Poznania oraz część Swarzędza. Mamy tutaj jednostki z Rataj, ze Śródki, z Hartowa, z Osiedla Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, głównie te bardziej zurbanizowane osiedla. Harcerze i Zuchy pamiętają, że ich historia rozpoczęła się ponad 110 lat temu. Od wtedy trwa proces ich rozwoju. Obecnie oni go kształtują, ale pamiętają, że są tylko elementem całej tworzącej się historii. Dlatego pamiętają o tych, którzy odeszli, bo w przyszłości i o nich będą pamiętać kolejne pokolenia. Odeszli na wieczną Wartę! Nie jedź szybciej niż twój anioł potrafi latać. Pod takim hasłem odbyła się policyjna akcja edukacyjna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa jazdy samochodem. Funkcjonariusze w piątek 28 października ustawili się przy ulicy Warszawskiej. Mamy dzisiaj akcję Anioły na drodze. No my jak anioły nie wyglądamy, ale rozdajemy aniołki. Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać. Wielkopolska Policja i Automobil Klub Wielkopolski wymyślili akcję Anioły na drodze. To akcja skierowana przede wszystkim do kierowców. Rozdajemy aniołki kierowcom przede wszystkim jadącym poprawnie, nie popełniającym wykroczeń. Mamy na nich hasło przewodnie: nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać. Aniołki są symbolem kruchości, ulotności. To cieszymy się bardzo. Już dawno mnie żadna policja nie złapała, nie ściągnęła, także się cieszę podwójnie, że akurat w takich okolicznościach zostałem ściągnięty z całej tej czołówki samochodów. Chcielibyśmy zaapelować do wszystkich kierowców o to, by zdjęli nogę z gazu, by jechali bezpieczniej. Sprzyjające warunki atmosferyczne mogą też spowodować, że będzie chęć naciśnięcia tego pedału gazu, natomiast my prosimy jednak o tą rozwagę. Czy polscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie według pana? Wydaje mi się, że ta mentalność się zmienia w dobrym kierunku. Wszystkiego dobrego. Powiedz, o co chodzi? Pisał, że jego obowiązkiem jest nauczyć 10-letnią dziewczynkę seksu, a że pod dziewczynką podszyła się grupa łowców pedofilów, to udało się go złapać. A dlaczego do dzieci? Powiedz mi, dlaczego do dzieci? 29 października na Facebooku grupy Elusive Child Protection ukazało się nagranie z zatrzymania mężczyzny na ulicy Unii Lubelskiej. W ujęciu sprawcy pomogła nowomiejska policja. Udało nam się potwierdzić, że prokuratura postawiła mężczyźnie 2 zarzuty.
Pierwszy to udostępnianie treści pornograficznych osobie małoletniej, a drugi to elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich. Mężczyzna został przesłuchany przez funkcjonariuszy, a jego komputer został zabezpieczony na potrzeby dalszego postępowania. To będzie coroczna zbiórka krwi w tle z prośbą o pomoc. Ratajski Dom Harcerza Scout organizuje zbiórkę krwi z okazji Święta Niepodległości. Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę w godzinach od 8 do 13. Danie krwi dużo nie kosztuje. Od 18 lat do 65 można oddać. Ja naprawdę organizuję to z pełnym zacięciem, z pełnym sercem. Tym bardziej, że w tym roku na osiedlu piastowskim będzie można nie tylko oddać krew, ale także zostać dawcą szpiku. Poszukiwany jest bliźniak genetyczny dla harcerki Agaty. Nasza młoda instruktorka wieloletnia, druhna Agata, jest ciężko chora, ma białaczkę i cały czas jest sama w bazie danych szpiku, a teraz sama szuka bliźniaczego dawcy, który pomoże. Brat genetyczny jest potrzebny na wczoraj. Czerwony, charakterystyczny autobus stanie przy Ratajskim Domu Harcerza Scout na osiedlu piastowskim 101 w niedzielę 6 listopada. W najbliższą sobotę załatwisz sprawę w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. 5 listopada zarząd i kierownictwa wszystkich osiedli będą czynne. Pracownika administracji lub zarządu na osiedlu piastowskim można odwiedzić w godzinach od 7 do 14. Wszystkie inne administracje osiedli również będą otwarte w tych godzinach. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią na Rataje wraca ważna uroczystość. Chodzi o wieczornicę organizowaną z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Miejski Samorząd Pomocniczy Żegrze zaprasza do wzięcia udziału w obchodach, które rozpoczną się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Mateusza na osiedlu Orła Białego o godzinie 16. Później tradycyjny już przemarsz w asyście orkiestry z kościoła do szkoły na Starym Żegrzu. Występy artystyczne przygotowane przez uczniów szkoły rozpoczną się o godzinie 17.30, a po uroczystości poczęstunek w postaci rogali świętomarcińskich. Gazeta Ratajska jest już dostępna w naszej dzielnicy, a w niej rozmowa z Janem Januszem Tycnerem, ratajskim artystą, dziennikarzem, reżyserem oraz z Olimpią Pochrząszcz, mistrzynią świata w tańcu mażoretkowym, która rozpoczyna działalność w naszej dzielnicy. Poza tym spora dawka informacji kulturalnych i zaproszenie na te nadchodzące. Gazeta Ratajska jest dostępna w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych na osiedlu piastowskim 16, w kierownictwach osiedli i domach kultury, w restauracji Trojka na osiedlu Armii Krajowej, w Bibliotece Raczyńskich i sklepie Społem na osiedlu Oświecenia, ale także w sklepie Społem na osiedlu Jagiellońskim, w Chacie Polskiej na Powstań Narodowych, w Tadmarkecie na osiedlu Lecha, w Gabinecie Badań Suchu na osiedlu Rzeczypospolitej, w Klinice Weterynaryjnej Majpet na osiedlu Tysiąclecia. Można jej szukać także na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Zachęcamy do lektury. I drodzy Państwo, to już wszystko. Kolejne wydanie aktualności ratajskich już 10 listopada, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Ja życzę przyjemnego tygodnia i do zobaczenia.